Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już trzeci odcinek z Borderlands. Dobrze, mamy granaty. To była taka krótka informacja, jeżeli chodzi o szybko. Wiem, to było dość wkurzająca sytuacja i nie powiem, że ja mam być z tego powodu zadowolony. Ale każdy przynajmniej będzie teraz wiedział, co się dzieje, dlaczego dzisiaj znowu nie będzie MTA. A może jeszcze dzisiaj będzie, tylko po prostu trzeba liczyć na to, że sam admin coś z tym zrobi. Sprawdzę, czy mnie nikt nie goni. Właśnie, Fiesio! Chwileczkę, mam za głośno grę. Takie mam przynajmniej wrażenie, że mam za głośno. O, jeszcze bandyta. Kolega tutaj za bardzo nam chce kozaczyć. Zaraz zostanie od nas. Kurde, no zginże w końcu. Dobra. Tam jeszcze w nas nawalają. No! Proszą się o to, to dostaną. Nie ma sprawy. No, już zdychłeś. Dobra, kolejny idzie. I widzę, że się też prosi o to. O, proszę. O, szybko. Też nie wątpię, że jesteś w tym dobra. W łóżku też jesteś dobra, ale w walce tym bardziej. Nie ma skaków. Nie ma. Leżeć mi tu. Znowu, kurde, mało was tych bandytów jest na tym świecie. Ale sobie was pozabijam przynajmniej. Dobra, zdechłeś. Czy możemy w końcu... O Boże, ile tych bandytów jest? Czekaj, rzucę granatem. O, dobra, przynajmniej zdechło szybko. Kurde, ilu was tu jest? Takie pytanie, bo... Za dużo się was tu zrobiło. Było was mniej, o wiele mniej. Aż do teraz, szczerze mówiąc. Ale przynajmniej to zostało wybite. Teraz trzeba będzie oddać misję, bo żeśmy zdobyli te nasze złowieszcze granaty, które nam pomagają. Co prawda w jakimś mniejszym stopniu, ale pomagają. Dobra. Okej, pięknie. I jeszcze jedna misja. Take him down. Dobrze. O, teraz kilka misji mamy. Trzeba zniszczyć barykadę. Dobrze. Czyli tak też zrobimy. Idziemy w tą stronę. Kierujemy się. Sprawdzę, czy mnie nikt nic nie goni. Bo ja wiecie, muszę być upewniony. Tu coś pewnie będzie. O, skagi. Spokojnie. Już padacie. Trupem. Jest. Wszystko poszło. Prościzna. No, tu coś sobie zbiorę. O, hajsik. Mam prawie 700. I to tak jest ładnie, jeżeli chodzi o taką sumkę. Sprawdzam, czy jeszcze tu nie ma żadnych śmieci. Bo ja takie coś też zbieram. Zawsze się coś tu może znaleźć. O, skagi. Co szczekasz? Żeś się tyle naszczekał, jak żeś z tej nory wyszedł. O, kolejny. Prosi się. Kurde. Więcej mas, kurde, matka skaga nie miała. Lecz. Tu coś pewnie będzie. O. O. Piesio. Zdechło piesio. Teraz gdzie idziemy? Właśnie. Chyba bardziej tutaj. Trzeba będzie tam skręcić. Nie? Właśnie, wiedziałem. Coś mnie goni? Nie. Wydawało mi się. Przynajmniej mi się wydawało, że mnie coś goni. A nie jednak. Ty, jeszcze jeden.
skubaniec. Dużo tu skagów jest, bandziorów. Chciałbym więcej jakichś nowszych wrogów. Bo to już taki troszeczkę, wiecie, na nudzie wieje, że wybijam ciągle jedno i to samo. Ale przynajmniej jest exp. To się najbardziej liczy chyba z tego wszystkiego. Poza tym, że są ci stali wrogowie. Okej, okay, zaraz znajdziemy tą naszą barykadę. Tu jeszcze żeśmy nie byli, więc jest okazja. Okej, okay. A wysadziliśmy barykadę. Dobrze, a teraz... Teraz jakąś szczelbę trzeba znaleźć. Jakiś pistol, cokolwiek. A, teraz idziemy do jakiejś nowej lokacji. Świetnie, w końcu. W końcu coś nowego zwiedzimy. O, już skrzyneczki jakieś są. Bierzemy wszystko, co tylko można. O, tu możemy sobie pohandlować. Dobra. Ammo. Chwileczkę, tutaj to jest to. A, to sobie zakupimy w sumie, żebym miał wszystko na fulla. Już wolę klawiaturą, będzie szybciej. A to jeszcze raz. No troszeczkę hajców wydamy, ale przynajmniej jakoś się to wszystko zakupi. Lepiej już mieć wszystko na fulla, niż potem narzekać, że coś nam brakuje. O kurde, nie ma hajsu. Żeśmy wszystko wydali. Zarąbiście, powiem wam. A to są wszystkie te upgrade'y do ammo. A możemy coś sprzedać? Wyposażone to są. Kurde, za bardzo nie mamy co. O, 60 tarczy, ale ja już mam taką. Dobra, możemy biec dalej. Oby się coś tu tym razem znalazło. Jakiś nowy wróg, nie wiem, cokolwiek. Żeby po prostu bardziej szczegółowić ten odcinek. Coś widziałem. O, nowe skagi. A, są te czwarte levele. Dobrze. Zdychaj. Patrz. Ło! Ale co ja teraz zrobię z nim? Ty, co to było? To było zarąbiste, powiem wam, ale nie wiem, co miałem robić dalej. Poza tym, że zatrzymałem czas, to nie wiem, co dalej. O, poszło. Poszło mi stąd. Level up, pięknie. Załadujmy sobie punkt skilla. Okej, co by sobie teraz załadować? Shield capacity. Zaraz tu coś się robi fajnego. O, to damy sobie. Co to teraz za muzyka leci? Taka dość głośna. Dobra, ale idziemy dalej. To najważniejsze jest póki co. Ta muzyka zaczyna mnie już leciutko denerwować, bo jest tak głośna, że ja siebie nawet nie słyszę. Chwileczkę, opcje. O, dobrze, tak może być. Musiałem tą muzykę wyciszyć w tle. Taka głośna była, że to masakra. Dobra, są już te mniejsze skagi. Ale i tak to obrywają nieźle. Dobra, tu wszystko zabrane. Tu na fulla. O, tu jakiś lucik w postaci hajsu.
Może bym wydał sporo hajsu, ale mam już całe ammo przynajmniej. Przynajmniej to, co uzupełniłem. I to, co uznałem za stosowne do uzupełnienia. Tak wszystko od razu? No by się nie dało. Trzeba by było srać hajsem. A teraz jeszcze nie sramy. Niestety. Dobra. Zdechło szybko. Tu kolejny. O! Szybko i ładnie padają. O, co tu jest? SMG ammo. Tutaj nie wiadomo co. Dobra, idziemy dalej. Trzeba będzie teraz znaleźć tą broń. A to tutaj właśnie. O proszę, co tam nam wyskoczyło? O, jakiś pistol. Dobra, zobaczymy co my tu mamy teraz. Ladyfinger, porównajmy sobie z tą bronią. Moja lepsza, ale ma lepszą celność. Ale nie, ja wolę bardziej pod damage. O, tu mamy lepszego SMG-ka. Chwileczkę, repair test. Aha, dobra, wszystko jasne. Dobrze, zakładamy sobie SMG-ka, który ma teraz 15 damage'a. A tej broni nie zakładam, bo jest słabiutka. O, proszę, nowy model SMG. Dobrze, teraz trzeba zabić Nine Toesa. Tylko gdzie on będzie? Od tego zacznijmy. Trzeba go znaleźć i zajumać. Inaczej będziemy mieli nie lada problem. Więc idziemy teraz w tą stronę. O, w stronę problemu, kłopotów. Zajebiście. Okej, jestem już. O, proszę, już atakują. Psychole. O, proszę, jak dostał. Midżety, bandyty. Psychole bardziej. No. O, jeszcze wyjął swoją piłkę. Gówno, nie piła. Znaczy, coś tu leżało. Weźmiemy sobie teraz. O. Kobitka się odzywa. Wszystko mam na fulla. Hajsu mam mało. Więc będzie lipa. Coś czego jeszcze. O ty, już atakują. I jak dostaną. O, pięknie to SMG ich jedzie. Siak, dostał. Mocne, mocne gówno. Pięknie. Pojechani. Po całości. A teraz chciałbym sobie coś kupić. Jeśli mogę. Na czym ja skończyłem? Chyba na tym właśnie. A już hajsu nie ma. Lipa. Tu mamy jakieś, o, tarcze, ale takie drogie. No nie, nie ma, nie stać mnie. Nie. A najlepiej bym sobie kupił właśnie taką tarczę. O, tą 92, ale musiałbym mieć sporo hajsu. O, tutaj trzeba mieć 7 level, ale hajsu sporo trzeba by było posiadać. Ale mogę sprzedać to. I to. Jep, i trochę hajsu mamy. Ale to tak jest malutko. Jak na takie urządzenie. A to jeszcze sobie uzupełnimy trochę amunicji. Jest. Jakie to ammo jest drogie. Chyba w jedynce było tańsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. To taka drożyzna. No to jest po prostu masakra. Trzeba będzie się porządnie dorobić hajsu. Dobrze. Jest. Trzeba się po prostu dobrze trzymać. I wszystko będzie dobrze. Dobra. Już nie żyjecie. Jak dostał. O, jakiś pistol. Gówniany, ale zawsze mogę wziąć.
zdechłeś. Czekaj, szafeczki pootwieramy z hajsem. Zasługujemy na trochę hajsu, bo nam go nieco zabrakło. Dobra, hammer się dostało. A co to było? Dziwne. Czyli tu teraz wstekakujemy. Jakaś cutscenka. A się dowiemy. O, proszę. A więc to ty jesteś Ninetales. Ha. Dobra, i już zdychasz. Jeb. Już po tobie już. O tak, zdechłeś. Jeszcze te psy trzeba wykończyć. Fuck. Chwileczkę. O. Dobra, teraz trzeba uciekać. Wzięliśmy sobie potkę. No teraz trzeba jakoś się ratować. Ty kurde. Całkiem wytrzymałe to gówno. Jeszcze jego zwierzątka. Pinki, kurde. No, poszło. Kurde, ile tutaj teraz hajsu się nazbiera. Proszę bardzo. Zdechło gówno. O, jakiś pistol. Chwileczkę. O, ile hajsu, normalnie bogactwo. Dawać mi tu wszystko, co tu masz w ogóle. Całą zawartość twojej bazy. Właśnie, zobaczymy sobie, co to za pistol. Clipper, podpalająca broń. Ale sobie porównać tak. Moja ma obecnie. To są, aha, to są te powtarzające się bronie. Trzeba je posprzedawać, no bo inaczej będzie lipa. Zbieramy hajs. Dawaj mi tu wszystko, co tu miałeś. O, tu skrzyneczkę sobie tworzymy, a w niej snajperka. O, proszę. I pistol, 13 damage. Zaraz wszystko pooglądamy, spokojnie. Tu nic nie zbierzemy już. A nie, jednak się udało coś zebrać. Nasz pistol ma 17, to nie bierzemy. Snajperka. Chociaż nie wiem, czy ja będę w ogóle strzelał ze snajperki, dlatego sobie chyba daruję to. O, tu mamy jeszcze jakieś szafeczki dodatkowe. O, nadrabiamy potkę. Ile ma hajsu teraz mamy? O, nawet sporo, powiem wam szczerze. Nie jest to aż tak mało już. Bo przed chwilą byliśmy biedni, a teraz tu mamy trochę hajsu. Tak może być w sumie. Okej. A więc teraz przeszukamy sobie jeszcze tutaj te wszystkie kible, nie kible, i skończymy odcinek. Tu kolejny kibelek. Sporo miał tych kibli Ninetales. Widzę, że miał gdzie srać. O, tu kolejna skrzyneczka. Proszę. Jakie tutaj wyposażenie. Shotgun. Ale na sprzedaż pójdzie. To gówno też idzie na sprzedaż. Dobra, wszystko żeśmy tu już przeszukali, co się tylko mogło dać. Wrócimy się już tam, oddamy misję. I może coś jeszcze zrobimy po prostu, wiecie. Żeby tego, żeby nam nie zabrakło. A, specjalna winda. Zajebiście. Mnie się podoba coś takiego. Nie, nic nie zbierzemy. To lipnie. Jeszcze coś posprzedaję. Czyli między innymi te głupie snajperki. Słabe pistole. No zajebiście. Też mi się to podoba. Dobra. To sprzedajemy. To też. Wszystko sprzedajemy. Co się tylko po prostu da. Snajperkę sprzedać, kurczę.
Mogę chyba żałować tego. Ale sprzedam, bo mi się nie przyda. To też wszystko idziemy na sprzedaż, tak. No i teraz to błyszczymy kasą. Nie powiem, że nie. O, możemy sobie założyć lepszą tarczę. O, właśnie. No, regeneruj się, tarczo. No, poszło. Teraz sprzedamy tą tańszą. Jep. Dobra, co my tu mamy? Okej. Czyli teraz możemy sobie popatrzeć. Tutaj mamy jakieś bomby. No, raczej mi się nie przyda. O. Ammo sobie możemy uzupełnić teraz, bo hajsu mamy sporo. Dobrze. Nie wiem, na co kupuję ammo do snajperki, ale na przyszłość. Jakby się tak przydało. O, możemy sobie kupić upgrade do... Do czego? By tu sobie kupić do pistola, launcher, grenade. Ale drogie to wszystko jest, w pizdu. SMG. Weźmy sobie SMG, kupmy upgrade. Dobrze. I dalej już mnie nie będzie stać. To trudno, no niestety. A tutaj coś możemy. O, tu mamy jakąś lepszą tarczę. Ale to wszystko jest cholernie drogie. Naprawdę szkoda. Myślałem, że to będzie tańsze. No cóż, nic nie poradzę na to, idziemy stąd. Najważniejsze, żeśmy tego bossa zabili. O. Ty. A za co żeśmy dostali 1000 expa, jeśli mogę wiedzieć, bo tyle mi się trafiło za niego. Dziwne. Dobra. No i najważniejsze, że teraz musimy oddać misję. Nagroda będzie dość sowita. Coś tak wyczuwam. Słyszę skagi. I się nie przesłyszałem. O, teraz te nasze skagi 4. levela są tak słabiutkie, że ja mam je na kilka hitów z SMG. Tam kolejny. No biegnij, biegnij. Aportuj. Dobrze, zdechło. Kolejne. Pięknie. I jeszcze jeden. Na hita dostał. O kurde, dużo się tych psów rozleciało. Starczy. Co to za spam psami? Co to ma znaczyć? Ja tak się nie bawię. Dobra, ruszamy, ruszamy. Jesteśmy już niedaleko celu. O, powiem tak, było zarąbiście. Misja taka dość banalna, myślałem, że zginę, ale widzę, że jest jednak łatwo, jeżeli chodzi o takie misje. Nic tu nie ma. Można już wracać. A tu można coś zmienić? A, można się tepnąć. O, chyba się. Tak, to jest ta szybka podróż, ale nie wiem, na co nam się tepać do takich miejsc. Tu możemy jej zmienić kolory, ale mi się nie chce, dlatego niech sobie zostanie w takich kolorach. Dobrze, wracamy. Oddamy misję i zakończymy odcinek. Tak już powiedziałem w poprzednich odcinkach z Bordera, że nie chcę robić długich odcinków. Chciałbym, żeby to były takie krótkie, 20-minutowe. O, skak. Poszło. Zdechło. I na koniec pięknie przeładowałem. O, odzywają się. O, jak mi przykro. Też mi przykro, że za nich jest mało expa. Masz zaledwie tylko 3. To jest naprawdę skandalicznie mało. Ale no nic nie poradzę. Chyba jesteśmy nieśmiertelni, nie? Tak, działa to. Możemy skakać z takich wysokości. Ty patrz, jeszcze mnie walną. Nie ze mną takie numery. Siad. Albo będziesz miał problem. No ty.
Kurde, ile tych psów mają w tej wiosce, bo to mnie naprawdę rozwala. O! Aaa, pięknie padło, szybciutko. Oby ci się jeszcze ci bandyci nie odzywali. Może wystarczy, że te psiaki wybijam. Okej, okay, jesteśmy u niego, oddajemy misję. Siema. Okej, okay, dobrze. Dobrze, to my tu już zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie trzeciego odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!